4 rozpatrzenie projektu uchwały wniesionej przez zarząd. Pierwszy wypowiedź planu finansowo-rzeczowego. Podaję uchwały zarządu na podstawie 3 kwietnia 2013 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego na rok 2013. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. W planie finansowo-rzeczowym Rady Dziennych Ust. Energii na rok 2013 wprowadza się następujący krok. Po pierwsze, przenosi się kwotę 70 zł z paragrafu 42.10 na paragraf 42.70. Po drugie, przenosi się kwotę 600 zł z paragrafu 42.10 na paragrafu 42.60. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Wynik głosowania w zarządzie 3-0, przeciw 0, wstrzymujący się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z pismem Wydziału Obsługi Urzędu UMK. A jeszcze opinii Komisji Rewizyjnej. Opinia pozytywna. Wynik głosowania 3-za, 1 głos. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zachęcam zatem poddam do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie